Cześć, z tej strony Pio i dzisiaj pogadamy ponownie o Rebelii Chaosu. Jak wiecie, Rebelia Chaosu to organizacja, która odłączyła się od fundacji SCP, aby szerzyć chaos i badać świat anomalny na własną rękę. Przez te wszystkie lata styczności ze zjawiskami i obiektami anomalnymi skompletowała już całkiem pokaźny arsenał broni i obiektów, których używa do własnych celów. Dziś skompletowałem dla was listę 10 według mnie najciekawszych obiektów Rebelii Chaosu. Nie jest to żaden ranking, jest to po prostu lista obiektów, które ja osobiście uważam za bardzo ciekawe. Głosujcie i piszcie w komentarzu, który z obiektów spodobał wam się najbardziej, a postaram się zrobić osobny, bardziej rozwinięty film na temat tego jednego obiektu, na który właśnie zagłosujecie. Tak więc, bez zbędnych wstępów, zaczynajmy! Pierwszym obiektem na liście jest Archangel of Scorn, Archanioł Pogardy. Jest to statua przedstawiająca anielicę, jej twarz jest zdeformowana i poraniona przez substancję o wysokim współczynniku pH, która wypływa z jej oczu, sprawiając, że rzeźba wygląda jakby płakała. Obiekt jest zdolny do poruszania się i zachowywania jak żywy człowiek, a jego skrzydła umożliwiają mu swobodny lot. Co więcej, potrafi samoczynnie stanąć w płomieniach, których temperaturę szacuje się na około 650 stopni Celsjusza. Statua została wyposażona przez rebelię w anomalne ostrze, którego cechą szczególną, tak jak anioła, jest możliwość samozapłonu. Archanioł Pogardy przez rebelię chaosu wykorzystywany jest do misji skrytobójczych i póki co zabił już ponad 500 osób. Statua przez większość czasu znajduje się w jednej pozycji, określanej stanem spoczynku. Jednakże, jeśli jakakolwiek osoba wejdzie w kontakt z popiołem pochodzącym z miejsca, w którym znaleziono obiekt, rzeźba zrobi wszystko, by ją zamordować. Statuę Archanioła znaleziono na pewnym cmentarzu w roku 1918 i pierwotnie zamieszkiwała ją dusza zamordowanej kobiety. Rebelia jednak spełniła jej ostatnie przedśmiertne życzenie, czyli zemstę na jej mordercy, jednocześnie uwalniając ją. Od tamtego czasu rzeźba służy organizacji jako morderca na zlecenie. Kolejną anomalną bronią na liście jest duchowa maska gazowa. Przypomina zwykłą maskę przeciwgazową, jednak po jej założeniu nosiciel staje się praktycznie niewidoczny, a jej wnętrze wydziela gaz uspokajający, który sprawia, że użytkownik jest bardziej skupiony i nie ma ochoty na mówienie. Natomiast wydychany dwutlenek węgla zamienia się w śmiertelne toksyny zabijające każdego w promieniu 2 metrów. Oryginalne duchowe maski gazowe zostały wyprodukowane przez siły alianckie podczas II wojny światowej, jednak z niewiadomych powodów nie zostały użyte do żadnych działań zbrojnych, a projekt zatuszowano. Okazuje się bowiem, że część produkowanych masek była wadliwa, a po jej założeniu użytkownicy zamieniali się po jakimś czasie w istoty bez twarzy. Gaz w masce wyrządzał nieodwracalne szkody w mózgu danej osoby. Co więcej, każdy z użytkowników zepsutych masek zdaje się być połączony umysłowo z innymi. Rebelia nakazuje takie istoty zabijać bez wahania, ponieważ stanowią zagrożenie i stają się agresywne, gdy podejdzie się do nich zbyt blisko. Zanotowano przypadek, gdy istoty noszące duchowe maski gazowe zbuntowały się po tym, jak wykradziono wadliwe kopie masek przez fundację i wyrządziły jej ogromne szkody, po czym zaszyły się i stworzyły własne anarchistyczne społeczeństwo. Ze względu na obecność defektywnych masek, rebelia wstrzymuje się z produkcją i użytkiem ich nowych kopii w celach militarnych. Następny obiekt, mimo że nie jest używany w celach zbrojnych, jest równie dziwny co pozostałe. Jest nim bowiem Klauni Krąg, krąg klaunów, na który składa się co najmniej 5 osób, które wyglądem przypominają cyrkowych klaunów. Ustawione są one w niesymetrycznym kręgu, a ktokolwiek dołączy do kręgu, stanie się jego częścią i pozna wspomnienia i wiedzę wszystkich jego aktualnych i byłych członków. Aby stać się częścią kręgu klaunów, wystarczy odrobina make-upu, maska albo zwyczajnie przejawianie zachowania, które wygląda na maskowanie lub udawanie emocji. W skrócie, wystarczy przybrać osobowość albo aparycję klauna. Wyjście z kręgu jest dobrowolne. Byli członkowie zapominali o wiedzy innych, którą nabyli podczas pobytu w środku, jednak ich własne wspomnienia pozostawały u obecnych klaunów. W wielu przypadkach Klauni Krąg był wykorzystywany przez rebelię w celu pozyskania informacji na temat innych anomalii znajdujących się w okolicy. Osoby w kręgu prosiły wtedy, by któryś członek organizacji wstąpił do kręgu, a klauni odpowiadali następnie na wszystkie pytania. Dzięki nim rebelia przechwyciła co najmniej 2 nowe obiekty anomalne. Sprawy skomplikowały się w momencie, gdy po długim czasie współpracy rebelia zaczęła odmawiać przysłania nowych członków do dołączania do kręgu. Klauni zaczęli przejawiać agresję i na siłę wciągnęli do kręgu paru wysokiej rangi członków rebelii, dosłownie na 5 sekund. Wystarczyło to jednak, aby poznali miejsca utajonych baz rebelii chaosu. Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie znajduje się Klauni Krąg, a rebelia stara się znaleźć sposób na odnalezienie go i skuteczną terminację jego członków. Wracając do obiektów używanych jako broń w arsenale chaosu, na 4. miejscu mamy dzwon entropii.
Jest to 17-wieczny, misternie zdobiony dzwon zrobiony z żelaza z domieszkami miedzi i wolframu. Kołatka urządzenia została zastąpiona zautomatyzowaną wersją, aby uniknąć narażenia na efekt anomalny użycia go. Efekt ten jest zależny od miejsca, w którym dzwon się znajdzie. Po uderzeniu w niego można spodziewać się wielu anomalii, m.in. destrukcję wszelkiej pobliskiej materii biologicznej. Nie należy przebywać w zbyt bliskiej okolicy dzwonu, gdyż samo to sprawia, że psychika danej osoby załamuje się i ma ona ochotę go użyć. Po zbyt długim wystawieniu osób na obecność dzwonu entropii zauważono u nich całkowite załamanie woli i obsesję na punkcie użycia obiektu, a ich wokalizacje nabierają anomalnych zdolności, takich jakie posiada dzwon. Od tego czasu nazywa się ich obiektami zwiastun. Zabezpieczeni zwiastuni używani są do misji, w których używa się również dzwonu, a operatorzy chroniący personelowych misji mają nosić kopie duchowych masek gazowych. Póki co misje z użyciem dzwonu entropii kończyły się efektami takimi jak zniszczenie przechowalni rebeli szacowane w kosztach na około 100 tysięcy dolarów, niszczenie komórek powodujące śmierć personelu rebeli, paraliż i spowolnienie czasu wraz z wysokim promieniowaniem, przemienienie wszelkich ludzkich form życia w wino i tym podobne. Zanotowano, iż z pomocą użycia dzwonu doszło do przynajmniej jednego przełamania zabezpieczeń w jednej z placówek badawczych fundacji SCP. Ponadto dzwon entropii najpewniej jest jednym z artefaktów, które ściga kościół zepsutego boga. Uważają, że jest on ustami boga Mekhane i że muszą na nowo połączyć wszystkie jego części. Teraz czas na piąty obiekt z naszej listy, a jest nim Quesitor, czyli kwestor bądź przewodnik. Jest to sztuczna inteligencja w postaci satelity orbitująca od bardzo dawna wokół Ziemi, zauważona pierwszy raz w roku 1908. Pochodzi najpewniej od jakiejś obcej cywilizacji, jednak sam Quesitor odmawia udzielenia informacji na ten temat. Mówi, że istnieje tylko w celach badawczych i zwiadowczych, nic poza tym. Obiekt odmówił również prób zbadania jego wnętrza, więc rebelia nie ma pojęcia jak funkcjonuje ani czym jest zasilany. Wiadomo natomiast, że w ramach głowy bądź oka obiektu służy okrągły czujnik o średnicy 5 metrów. Quesitor jest świadomy i bardzo ciekawski, analizuje dosłownie wszystko, co przykuje jego uwagę. Mimo, że zgodził się współpracować z rebelią i dostarczać im informacji wywiadowczych, satelita często odbiega od toku misji i wykazuje dość osobliwe zachowania. Przykładowo zauważono, że uwielbia burzę i deszcz, a także podoba mu się uczucie bycia uderzanym przez pioruny. Przez długi czas bał się fajerwerków, a także swego czasu próbował skontaktować się z satelitami krążącymi wokół Ziemi. Niestety oczywiście bez skutków. Co zabawne, gdy Quesitor pewnego razu obserwował ataki skrytobójcze innego obiektu rebelii, Archanioła Pogardy, satelita zaczął go naśladować i podpalił się, a następnie ścigał pasące się na polu zwierzęta. Dalej w kolejce mamy obiekt, który nazywa się... Złe Pączki. Jest to pudełko 12 pączków firmy Dunkin' Donuts, przechowywane w strefie 77 rebelii. W opakowaniu po 12 pączkach znajduje się tylko 11. Gdy ktokolwiek spojrzy na zawartość pudełka i zda sobie sprawę, że donatów jest 11, a nie 12, zareaguje na jeden z trzech sposobów. Albo wpadnie w furię, chcąc znaleźć i zabić człowieka, który zjadł brakującego donata, albo na odwrót wpadnie w wielki smutek z tego powodu i zaczną go nachodzić myśli samobójcze z powodu życia w świecie bez tego jednego pączka. Oba te stany są permanentne i trwają aż do śmierci danej osoby. Trzecią opcją jest zaś wielka radość z powodu znalezienia pudełka donatów. Dana osoba do końca życia będzie chciała jedynie rozmawiać na temat pączków, jeść pączki i kochać je ponad życie. Niestety nasz następny obiekt nie jest aż taki słodki, wręcz przeciwnie, bowiem na miejscu siódmym mamy wirus krwawego deszczu. Aktualnie rebelia posiada tylko 5 fiolek tego wirusa, ponieważ receptura do jego wykonania została wykradziona przez LS, agenta ręki węża, który nazwał członków rebelii szaleńcami i skarcił ich za dążenie do władzy i produkcję niebezpiecznych broni z anomalii. Wirusem krwawego deszczu jest bowiem anomalne połączenie wirusa eboli i inkantacji kultu sarkistów. Sarkicyzm jest systemem religijno-filozoficznym w uniwersum Fundacji SCP, który opiera się na krwi i chorobie. Najpewniej próbują doprowadzić do końca świata, a ich praktyki skupiają się na kanibalizmie i ofiarach z ludzi na cześć starego boga, Yaldabaotha, pożeracza. Są oni nierozerwalnie związani na przykład z SCP-610. Rebelii udało się wykraść członkom kultu sarkickiego księgę z magicznymi instrukcjami co do produkcji wirusa. Dzięki nim udało im się stworzyć 3 wersje wirusa. S02 Viral, mutagen wzrostu, S03 Viral, serum regeneracji i S01 Viral, wirus krwawego deszczu. Jest on wysoce zakaźny i niebezpieczny. Pierwszymi objawami wystawiania na działanie wirusa są zwykłe bóle głowy i gorączka. Jednak w późniejszych etapach ciało zaczyna eksplodować krwią, wymiotując ją na 2 metry i wypuszczając ją z każdego otworu w ciele.
W ostatnim etapie zarażenia osoba staje się nieruchomą zbitką mięsa, powoli wrastającą w ziemię, z otworem gębowym skierowanym ku górze, wypuszczającym nieprzerwanie w powietrze deszcz krwi. Na 8. miejscu mamy odrobinę mniej szałowy obiekt, jednak zdecydowanie jego raport daje nam do myślenia. Mówię tu o małych skrzydełkach, bo tak nazwano przechowywanego przez rebelię ludzkiego niemowlaka z głową orła. Jego lokalizacja jest utajniona, póki co posiada 78 cm wysokości i 12 kg wagi. Rebelia już szykuje się do wytrenowania go jako anomalnego żołnierza w przyszłości, z uwagi na jego potencjalne zdolności bojowe. Co najciekawsze jednak, widać, że raport nie mówi nam wszystkiego. Autor wspomina o pewnym incydencie, który nastąpił podczas przechowywania obiektu, po którym drastycznie wzmocniono zabezpieczenia żłobka, w którym hybryda się znajduje. Pytanie tylko, czy to mały orzeł posiada jakiś ukryty niebezpieczny potencjał, czy może jakiejś istocie z niebezpiecznym potencjałem zależy na dorwaniu się do obiektu? Na miejscu przedostatnim mamy coś, co zdecydowanie przydałoby się niektórym z nas. Tabletki przeciwbólowe Życie to ból negują jakiekolwiek uczucia bólu, czy to rany cięte, kłute, podpalenia, zatrucia, głód, ból emocjonalny, przestajesz czuć cokolwiek. Czas działania od 90 do 216 godzin, czyli maksymalnie 9 dni. Jednak nie sprawia to, że użytkownik staje się nieśmiertelny, wręcz przeciwnie. Tabletki osłabiają odrobinę organizm i sprawiają, że jego regeneracja staje się wolniejsza, a rozrost tkanek całkowicie wstrzymany. Pigułki używane są przez rebelię w celach zwiększenia produktywności swoich agentów w miejscach, w których dostęp do jedzenia jest ograniczony, a lekkie rany są na porządku dziennym. Swego czasu rebelia miała problem z przedstawieniem wizerunku obiektu, bo na początku tabletki były koloru czarnego. Agenci odmawiali pobierania ich, bo kolorystyka negatywnie kojarzyła im się ze śmiercią. Po wielu zmianach i przekomarzaniach, m.in. nazwaniem pigułek tabletkami zombie, w końcu udało im się przewrócić obiekt do użytku w misjach rebelii i zatuszować parę niewygodnych szczegółów, takich jak ten, że tabletki częściowo składają się z zepsutych ludzkich tkanek. Ostatni na liście obiekt nawiązuje do religii kościoła zepsutego boga, tak jak dzwon entropii. Jednak tego nie można używać w celach bojowych, bo w zasadzie nie da się go użyć do niczego, ponieważ znajduje się on w częściach. Projekt Hades, bo tak nazwano ten obiekt, to 16-metrowa maszyna ważąca około 60 tysięcy kilogramów. Posiada 4 ręce i zrobiona jest z wielu stopów metali. Gdy ją znaleziono, była zniszczona i podziurawiona, jednak rebelia dokłada wszelkich starań, by robota naprawić. Jego powłoka jest skonstruowana z wielu płytek zrobionych ze stopu brązu, połączonych kablami i przewodami. Pod nią zaś znajduje się kolejna warstwa miedzi, a w środku główny mechanizm robota składający się z niklowych, żelaznych, brązowych i srebrnych trybików. W sercu maszyny znajduje się zawieszony na 3 kolumnach z nieznanego metalu reaktor cieplny. Ramiona obiektu kończą się długimi dyszami i rurami, które połączone są z kanistrami wewnątrz, w których znajduje się tak zwany ogień grecki, pierwowzór napalmu, którego również można użyć jako ładunki robota. Kolos sam w sobie jest najpewniej starożytną maszyną z czasów pierwszych mekhanitów, wyznawców Mekhane, czyli prekursorów wiary kościoła zepsutego boga, który to po dziś dzień jest w posiadaniu fragmentów projektu Hades. A który z tych obiektów podobał Ci się najbardziej? Zostaw łapkę w górę pod tym filmem i napisz w komentarzu, o którym z tych obiektów chciałbyś usłyszeć nieco więcej. Oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy, to zostaw subskrypcję i dzwoneczek, ponieważ chyba nie chcesz ominąć nowego filmu o uniwersum Fundacji SCP, prawda? Tak więc, to była lista 10 najciekawszych obiektów Rebelii Chaosu, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.